Czołem, brygada Karol Garncarz z tej strony, sobotnia, pięściarska, moc przebojów, tak to mogę nazwać, myślę, bo od Tarnowa po Rzeszów do Las Vegas, aż dzisiaj pięści będą szły. Moim Państwa gościem dzisiaj Piotr Wilczewski, cześć Piotrze. Witam. Fajnie, że spotykamy się w Tarnowie, jesteś dzisiaj w klubie Global Boxing, ty, był Mariusz Wach, przeniesienie klubu, ale też ogłoszenie gali we wrześniu, w której Mariusz będzie brał udział, główna walka wieczoru, właśnie tutaj w klubie, w Centrum Sportów Rakietowych. Skąd taki pomysł, żeby akurat do Tarnowa ta kariera Mariusza zawędrowała? Fajnie, że w Tarnowie jesteśmy, bo już wcześniej boksowaliśmy parę lat do tyłu. Olek wpadł na taki pomysł, że kiedy otworzy klub, nowy obiekt, nowa sala, nowe możliwości, nowe plany, tak? I zaproponował nam walkę w Tarnowie. Nawet żeśmy się nie zastanawiali długo, od razu wpadliśmy, doszliśmy do tego samego zdania, że tak, oczywiście skorzystamy. Pomożemy Olkowi w promocji, a także pomożemy Mariuszowi jakby w stoczeniu kolejnej walki, w poprawieniu sobie, że tak powiem, bilansu walk. Ile jeszcze Mariusza Wacha zostało? To jeszcze trochę jest, tak. Wydawało mi się, że mniej niż sobie wyobrażałem do niedawna, bo zobaczyłem go na sparingach z Zhangiem, gdzie Zhang zbił Joe Joyce'a przed czasem, a te sparingi wyglądały, że raz były lepsze, raz były gorsze, ale nie sądziłem, że jeszcze ten Mariusz sobie tak będzie dobrze radził z zawodnikiem, który jest, można powiedzieć, już teraz no, w top 10, tak, czy tam w top 5, także... Ścisła czołówka w każdym razie. Dokładnie, ścisła czołówka. Sparingi wyglądały bardzo dobrze, wydaje mi się, a jak sparingi wyglądają, uwaga, dobrze, to znaczy, że nie jest wcale tak źle, bo on zazwyczaj walki robił w miarę takie, że jeszcze można było to jakoś widać tą dynamikę, a sparingi były gorsze, ale tu akurat jak z manobrę sparingi, to chyba będzie jeszcze w ringu jeszcze lepiej. Twój inny podopieczny Kamil Łaszczyk miał niedawno się bić na gali Mateusza Borka w walce wieczoru. Ten pojedynek został odwołany. Tam zrozumiała sprawa narodziny syna i inne kwestie. Córki. Miałem na myśli powiedzieć dziecka, nie wiem czemu powiedziałem syna. Nawet nie wiedziałem jaka powiedzieć. Czyli córeczki. Okej, gratulujemy córeczki w takim razie. Narodziny dziecka, o to słowo mi chodziło. Także rozumiem, że ta walka nie doszła do skutku. Andrzej Wasilewski powiedział ostatnio, że tym wyjściem do świata Freak Fightów Kamil Łaszczyk zamknął sobie, ja to przynajmniej tak z kontekstu zrozumiałem, że już nie wróci do dużego boksu. Ty jako trener, co ty na to? No mówię, to cała decyzja należy do Kamila, ale jestem po rozmowie z nim i on mówi, że wraca, tak? Na tą walkę by wrócił, gdyby nie ciąża jego dziewczyny. I wydaje mi się, że już niedługo, już jeszcze przed końcem, na początku można powiedzieć wakacji, do tej walki dojdzie. Także on planuje i wszystko robi ku temu, widzę, bo trenuje solidnie. Waga mu spada, bo nie ukrywam, że te parę kilo zapał więcej na walkę w tym freak fightie, a teraz już zaczyna redukcję i powoli schodzi do tej wagi, w której ma walczyć, której do tej pory kontynuował karierę, do tej wagi zejdzie dokładnie 57 kilo. Został mu jeszcze może z 6, może z 5 kg, także nie jest tak źle. Uważam, że do wakacji lub na początku wakacji do pojedynku Kamila dojdzie w boksie. Znaczy to, że Kamil wróci do ringu bokserskiego, akurat ja z obserwacji, znając jego podejście, to wiadomo było, że to zrobi, ale inne moje pytanie jest takie, czy Kamil Łaszczyk jest jeszcze w stanie bić się naprawdę z tą najwyższą światową czołówką, bo wiesz, że różnie ta jego kariera, różne tory miała jego kariera, prawda? I mówiło się, że to jest naprawdę talent, że to jest człowiek, który może być na szczycie, później te perturbacje, uważasz, czy one całkiem nie wybiły Kamila z takiego światowego topu? Wierzysz w to, że on wciąż należy do tej czołówki? Problemy to się zaczęły dużo wcześniej, bo przyjechał z tych Stanów, miał mieć walkę za walką, tej walki nie miał, u jednego promotora, u drugiego promotora. Dużo rzeczy było mu obiecane. On też sam się do tego przyczynił, bo miał kontuzję za kontuzją. I tak się wszystko się zatrzymało, zblokowało się. I na dzień dzisiejszy ciężko jest mi powiedzieć, no zobaczymy teraz po tym powrocie, jak on się zachowa w ringu. I tego Kamila jeszcze zostało, bo już nie widzieliśmy go parę miesięcy. Walka w tym oktagonie to nie powiedziała nam nic, bo to praktycznie inna płaszczyzna. W innej płaszczyźnie toczył się pojedynek.
Poczekajmy do wakacji, zobaczymy go. Na razie na sali prezentuje się dobrze, także to już jest plus. Prezentuje się dobrze, prezentuje się tak, jakbym chciał. Bije mocniej niż do tej pory, może dlatego, że ma te parę kilogramów więcej, ale na sali nie wygląda to źle. Zobaczymy, jak będzie w ringu. Jaki był Kamil po tej walce we Freak Fight? Jak on się w ogóle odnosi o tym świecie Freak Fightów, o Amadeuszu? Na pewno słyszysz więcej. Co do jego przeciwnika, to tak złość, jak nieraz mówił, tam wiadomo, tak wypowiadał się źle. Mniej tak pozytywnie o nim, ale tak naprawdę to Kamil taki nie jest, on nie jest mściwy. Nawet nie jest spokojny, on tak szanuje przeciwnika swojego, także no, musiał troszeczkę jakby też jakby odbić piłeczkę, skoro był atakowany, no to też musiał się w jakiś sposób bronić. Tam padło parę takich słów, których nie powinno nigdy paść z ust sportowca, ale to mówię, taki dzisiaj, takie mamy czasy. No i Kamil, co tak o tych free fightach, to mówisz, że to nie jest jego sport, tak? Ale wiadomo, że dzisiaj w boksie się zarabia grosze, w tych free fightach zarabia się duże pieniądze. Chyba, że się wejdzie w boksie na ten poziom już top 10, to wtedy tam są już inne pieniądze wchodzą w grę. Mam nadzieję, że wróci, że jeszcze pokaże, że będzie ciężko, bo nie ukrywam, że będzie ciężko, tak powiedziałeś, ale wszystko jest w rękach Kamila, jeżeli jest zdesperowany i chce jeszcze, i marzy, chce jeszcze zrealizować swoje marzenia, to na pewno Kamila dostać, bo to wszystko jest u niego w głowie. Wróci z 2-3 walki, może w końcu z kimś się dogada konkretnym, kto mu zaproponuje jakąś porządną walkę, która pozwoli mu otworzyć wid tych wielkich walk, także mam nadzieję, że swoje marzenia i jeszcze plany zrealizuje w niedługim czasie. Mateusz Borek powiedział ostatnio w rozmowie z jednym z dziennikarzy, że kusi Fame MMA jeszcze rewanżem Kamila Łaszczyka. Jak ty podchodzisz do tego? Czy ty zostawiasz decyzję tylko i wyłącznie Kamilowi? Doradzasz? Odradzasz? Tak, całe życie, jeśli chodzi o Kamila zdanie, ja mogę mu tylko podpowiedzieć, w którą stronę powinien pójść. Jeżeli dostanie propozycję, a nie będzie konkretów z boksu, no to ja nawet bym się nie zastanawiał, bo tam mówię, pieniądze są fajne, jak nie bardzo fajne. Ale mówię, gdyby była jakaś propozycja walki, która by mu pomóc wskoczyć znowu do tych zawodników się liczących w świecie, no to ja bardziej bym go namawiał na boks. Ale mówię, to decyzja należy do Kamila. Cały życie Kamil podejmował decyzję sam. W wielu przypadkach ja miałem troszeczkę odmienne zdanie, ale to mówię, ale Kamil jednak zdecydował po rozmowie z dziewczyną, czy tam z rodziną, czy samemu nie się zastanowił, podejmował decyzję ostatecznie samemu, tak. Ja mogę mu tylko podpowiedzieć w tym, jak jest mój punkt widzenia, ale mówię, Kamil nie decyduje za siebie, decyduje i mam nadzieję, że będzie decydował. I szybki typ jeszcze na dzisiejszą walkę Różański-Babić. W której rundzie poznamy polskiego nowego mistrza świata? Chciałbym właśnie, żeby Łukasz wygrał. Byłoby to mega, mega promocja dla boksu, mega, mega, że tak powiem, możliwości, żeby się ten boks rozwijał, jak i zawodowy, tak jak i amatorski. I no nie wiem, strzelam. No już mam nadzieję, że to będzie gdzieś 5-6 runda. Chciałbym, żeby wygrał, nawet jak ma wygrać na punkt, to niech będą punkty, ale żeby wygrał, bo naprawdę dla naszego boksu taki pas jest bardzo, bardzo nam potrzebny. Piotrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, się pozdrawiam.